Święty Franciszek, urodzony w mieście Gandii, był synem udzielnie panującego w księstwie tegoż nazwiska Jana Borgiasza i Joanny Księżniczki Aragońskiej, wnuczki króla hiszpańskiego Ferdynanda II. Nadano mu przy chrzcie świętym imię Franciszek, gdyż matka niebezpiecznie chora przy jego porodzeniu ślub uczyniła, iż go tak nazwie. Kiedy w 10. roku życia stracił ją, rzewnie śmierci jej opłakując, zadawał sobie krwawe biczowania, ofiarując takowe umartwienie za jej duszę. Bogobojnie wychowany w domu pod dozorem pobożnego ochmistrza, po śmierci matki umieszczony został przy wuju swoim, biskupie w Saragossie, i tam pod duchownym przewodnictwem świątobliwego i światłego zakonnika wielki w pobożności uczynił postęp. Ojciec, widząc w nim usposobienie do zakonnego stanu, umieścił go na dworze cesarza Karola V, chcąc życiem na wielkim świecie odwrócić syna od tych zamiarów. Franciszek, nie zamykając oczu na niebezpieczeństwa, jakie każdą duszę spotykają w podobnym zawodzie, uzbroił się przeciw nim, oddając się pod szczególną opiekę Matki Bożej, do której miał serdeczne nabożeństwo i najregularniej uczęszczał do sakramentów świętych. Odznaczył się też na tym świetnym dworze jako młodzieniec anielskich obyczajów, a przy tym jako jeden z najwykształceńszych młodych panów otaczających cesarza. Ten, polubiwszy go szczególnie, ożenił go z najpierwszą przyboczną cesarzowej jego małżonki panią, Eleonorą de Castro, z najznakomitszego rodu portugalskiego, wielkiej pobożności dziewicą, z której później miał kilkoro dzieci. Towarzyszył cesarzowi w wielu wyprawach wojennych i na nich odznaczył się szczególną walecznością. W ciągu tego 2 razy śmiertelnie chorował, a gdy do zdrowia przychodził, rozbudzały się w nim myśli wstąpienia do zakonu w razie, jeśli przeżyje żonę. Zdarzyło się, że po śmierci cesarzowej zmarłej w Toledo, Franciszek, wysłany przez Karola V, aby jej ciało sprowadził do Grenady, był obecnym, kiedy dla sprawdzenia tożsamości zwłok otwarto trumnę i ujrzano twarz cesarzowej sławną za życia z piękności, najszkaredniej zeszpeconą, a oprócz tego jej trup jej wydawał woń tak odrażającą, że wszyscy cofnąć się musieli. Na Franciszka ten uderzający widok marności tego świata zrobił tak silne wrażenie, że wróciwszy do swego mieszkania po odbytej modlitwie, uczynił ślub wstąpienia do zakonu, jeśli wdowcem zostanie. Pod tę porę cesarz zamianował go wicekrólem Katalonii. Wyniesiony na tę wielką godność, zająwszy się najsumienniej i najgorliwiej jej obowiązkami, obok tego wiódł życie nadzwyczaj umartwione i ćwiczeniom wysokiej bogomyślności oddane. Wstając zaraz po północy, 5 godzin poświęcał modlitwie. W ciągu dnia, co tylko zbywało mu czasu od spraw państwa, obracał na spełnienie miłosiernych uczynków. Zasiadając do swojego stołu książęcego, przyrządzanego z właściwą wytwornością, sam pościł prawie ciągle, jadając tylko jarzyny. Codziennie odmawiał cały różaniec. Ubodzy, których w każdej dnia porze przypuszczał do siebie, mieli w nim Ojca Najtroskliwszego. Do Komunii Świętej przystępował jak najczęściej. Po śmierci ojca, po którym spadała na niego korona udzielnego księstwa Gandii, uprosił u cesarza uwolnienie go od godności wicekróla Katalonii i objął rządy swojego państwa. Tu znowu okazał się takim świętym panującym, jakim był rządząc Katalonią. Lud swój uszczęśliwiał wszystkich, budował przykładem cnót najwyższych, a hojny na kościoły i klasztory 2 własnym kosztem wybudował i uposażył, jeden jezuitów, a drugi dominikanów. Mając lat 36, stracił żonę, co go postawiło w możności spełnienia uczynionego ślubu. Po odbytych rekolekcjach dla zbadania woli Bożej, do jakiego zakonu ma wstąpić, obrał zgromadzenie ojców jezuitów, świeżo wówczas założone przez żyjącego jeszcze świętego Ignacego Loyolę, do którego napisał, prosząc o przyjęcie. Ignacy zgodził się na to z chęcią, lecz radził mu, aby wprzód odbył zawód nauk teologicznych w Akademii Gandyjskiej przez niego założonej. Święty spełnił to jak najspieszniej. Po przebytych kursach uniwersyteckich otrzymał stopień doktora teologii. W czasie tym jednak, za zezwoleniem świętego Ignacego i dyspensą od papieża, wykonał śluby zakonne, lecz jeszcze tajemnie. Dopiero w 3 lata potem, otrzymawszy od cesarza upoważnienie, zrzekł się korony książęcej na rzecz starszego syna swojego Karola i udał się do Rzymu, skąd jednak prędko wyjechał, gdy się dowiedział, że papież chce go zrobić kardynałem. Wróciwszy do Hiszpanii, odbył pielgrzymkę do Kantabrii dla uczczenia miejsca, gdzie się urodził święty Ignacy, a następnie w klasztorze ojców jezuitów w Ognacie wykonał śluby uroczyste. Obecni temu byli prawie wszyscy jego dworzanie i synowie, a gdy ci płakali, on uszczęśliwiony zawołał do Pana Boga tymi słowy Pisma Świętego: „Potargałeś, Panie, pęta moje, Tobie ofiaruję ofiary chwały”. Po trzymaniu święcej na kapłaństwo pierwszą przeświętę odprawił w zamku Loyoli, chcąc i przez to uczcić świętego Ignacego. Upatrzywszy w okolicach Ognaty kaplicę na odosobnionym miejscu, zbudował przy niej ubogi klasztorek i w nim z kilku ojcami jezuitami zamieszkał. Tam Franciszek, ćwicząc się we wszelkich cnotach zakonnych, posłuszeństwie, zaparciu własnej woli i pokorze, szedł coraz wyżej po drodze doskonałości. Ostatnie posługi najchętniej oddawał, drwa i wodę nosił, naczynia kuchenne umywał, zamiatał korytarze klasztorne, braciom usługiwał, a modlił się ustawicznie. Wysyłano go do wsi okolicznych po żebranie jałmużny i wtedy dziadki wiejskie uczył pacierza i wykładał im katechizm. W tym ustroniu jednak ukryć się, jak tego sobie życzył, nie mógł. Gdy zaczął miewać w kościele kazania, już nie tylko z okolic, lecz z całej Hiszpanii garnęło się do niego coraz więcej pobożnych osób, z których znaczna liczba, i to z najznakomitszych rodem i wykształceniem młodzieńców, wstąpiła do Towarzystwa Jezusowego. Wkrótce też święty Ignacy wysłał Franciszka dla opowiadania Słowa Bożego i po innych miastach, a gdy zbliżył się do granic Portugalii, zaprosił go do Lizbony król Jan III, gdzie z wielkim pożytkiem dusz wiernych kazywał. Naukami swoimi rozbudził w tym mieście ducha pobożności i upowszechnił zbawienny zwyczaj uczęszczania do sakramentów świętych. Wróciwszy z tej misji, mianowany został przez świętego Ignacego generalnym przełożonym wszystkich domów jezuickich w Hiszpanii i Indiach Wschodnich. Więcej, samo od siebie wtedy zależąc, przymnożył sobie wszelkich umartwień ciała, a że zdawało się, iż w tym przebiera miarę, święty Ignacy przydał mu jednego z ojców zgromadzenia, który miał go nie odstępować, a miarkować jego zbyteczne pokuty. Święty był mu zawsze posłuszny. Przestrzegał szczególnie w zakonie zachowania ubóstwa. Przybywszy do Hispalu, znalazł braci mieszkających w okazałym domu darowanym ich przez jednego panów tego miasta. Zganił im to surowo i przeprowadził do ubogiego mieszkania, które pierwej zajmowali. Zdarzyło się, że podczas jego pobytu w stolicy, gdzie ojcowie jezuici mieli klasztor, królowa przysłała, prosząc, aby ją odwiedził. Zaprosiny te zastały go usługującego w kuchni klasztornej, rzekł więc do dworzanina, który po niego przyszedł: trzeba prosić kucharza, aby mi na to pozwolił, bo teraz jestem pod jego posłuszeństwem. Idź, ojcze, powiedział na to kucharz, ale wracaj prędzej, boś mi tu potrzebny. Święty jak najkrócej zabawił u królowej, tłumacząc się poleceniem, jakie miał od kucharza. Cesarz Karol V, jak to powszechnie utrzymują, tak uderzony był postępkiem świętego Franciszka, który wzgardziwszy koroną książęcą został ubogim zakonnikiem, że i sam złożywszy cesarską godność zamknął się w klasztorze pod Placencją z zamiarem poświęcenia reszty dni życia na przygotowanie się na śmierć. Gdy ta chwila nadeszła, Franciszka zawezwał, aby mu ostatnie sakramenta udzielił i na śmierć przygotował, co też i on dopełnił. Jego także cesarz ten zamianował wykonawcą swojego testamentu. W roku pańskim 1561 papież Pius IV wezwał go do Rzymu dla zasięgnięcia jego rady w najważniejszych sprawach Kościoła i wtedy także został Franciszek wikariuszem generalnym całego zakonu w zastępstwie ówczesnego generała Lainesa, wysłanego przez Ojca Świętego na Sobór Trydencki. We 2 zaś lata po śmierci tegoż generała wybrany został na tę godność. Za jego rządów zgromadzenie jezuickie po wielu krajach szerzyć się zaczęło. Wtedy i w Polsce stanęły klasztory tych ojców, mianowicie w Poznaniu, Pułtusku, Jarosławu, Wilnie i kilku innych miastach. Działalność bowiem Franciszka obejmowała świat cały, od Litwy do Meksyku, od Anglii do Japonii porozsyłał braci, czynnie i niezmordowanie winnicy pańskiej pracujących, a wszystkimi rządził bezpośrednio, utrzymywał ich w duchu swojego powołania i wedle możności wspierał. Dla siebie nadzwyczaj surowy, dla podwładnych zakonników niezachwianej był łagodności. Nigdy żadnemu nic nie rozkazał, póki wprzód nie wybadał, czy chętnie się tego podejmie, a i wtedy jeszcze nie pod posłuszeństwem do tego zobowiązywał, lecz jakby o to prosił. Oddany całą duszą mozolnemu obowiązkowi generalnego przełożonego, o udoskonaleniu własnym nie zapominał. Zwyczaju od młodości przyjętego, modlenia się od północy przez godzin kilka nigdy nie opuszczał. Spowiadał się codziennie, jako też codziennie wynajdywał jakieś nowe umartwienie dla ciała, mawiając, iż zdaje mu się, że żyć by nie mógł, gdyby sobie jakiegoś umartwienia co chwila nie zadawał. Zdarzało się, iż po 8, a nawet 10 godzin bez przerwy trwał na bogomyślności, a wtedy wpadał w zachwycenie i wydawano twarz jego tak rozjaśnioną światłem niebieskim, że gdy to w nocy się przytrafiało, miejsce, gdzie się znajdował, było od samego blasku tego rozświecone. Wiele też innych cudownych darów Pan Bóg mu udzielił. Między innymi posiadał dar rozpoznawania, gdzie się przechowuje Przenajświętszy Sakrament, chociażby to miejsce nie było niczym oznaczone. Mając objawienie o bliskim swoim zgonie, pragnął usunąć się od przełożeństwa, lecz mu bracia tego nie dozwolili. A nawet musiał jeszcze odbyć ważne poselstwo w sprawie kościoła do Francji, gdzie wysłał go papież. Wskutek zaziębienia w tej podróży, zapadłszy w ciężką chorobę, przywieziony do Rzymu zachorował śmiertelnie. Po przyjęciu ostatnich sakramentów świętych posłał do papieża z prośbą o błogosławieństwo i odpust na godzinę śmierci. Otrzymawszy takowe, ze łzami przepraszał braci za zgorszenie, jakiego dla nich mógł być powodem, a potem, gdy się zaczął modlić, wpadł w zachwycenie i oddał Bogu ducha roku pańskiego 1572. W poczet świętych wpisany został przez papieża Klemensa X, a na święto jego Dzień dzisiejszy został wyznaczony.